Jak zapewne wiecie, Wiedźmina stworzył Andrzej Sapkowski w cyklu Wiedźmińskim. Jeśli tego nie wiecie i myślicie, że gra była pierwsza, to nie przyznawajcie się do tego. Tymczasem przedstawiam wam 10 ciekawostek o Andrzeju Sapkowskim. Miejsce 10. Pisarz nie debiutował opowiadaniem Wiedźmin, jak myśli wielu jego fanów. Już wcześniej zarabiał pisząc teksty, jednakże opowiadanie o Białowłosym było jego debiutem z zakresu fantastyki. Miejsce 9. Opowiadanie Wiedźmin zdobyło nagrodę miesięcznika Fantastyka i zostało napisane za namową syna Sapkowskiego. Tak rozpoczęła się słynna seria. Miejsce 8. Autor jest magistrem ekonomii na kierunku handel zagraniczny. Przez wiele lat zajmował się eksportem polskich wyrobów futrzanych. Miejsce 7. Pierwszy kontakt z literaturą fantasy Andrzej Sapkowski miał w latach 60. Mimo późniejszej krytyki Władcy Pierścieni, początkowo pisarz zachwycił się twórczością Tolkiena, co miało olbrzymi wpływ na całokształt cyklu wiedźmińskiego. Miejsce 6. Autor Wiedźmina przyznał, że pisarz, którego chciałby spotkać, to Ernest Hemingway. Tematy, które chciałby poruszyć w rozmowie, to Paryż, Hiszpania i łowienie ryb. Miejsce 5. Syn Andrzeja Sapkowskiego poszedł w ślady ojca i również zajmuje się literaturą, a dokładniej poezją. Miejsce 4. Twórca cyklu jest powszechnie uważany za zgorzkniałego i aroganckiego pisarza cynika. Sam twórca twierdzi, że to celowa gra pozorów wykorzystywana w trakcie wywiadów i nazywa to stylizacją. Miejsce 3. Opowiadanie Coś się kończy, coś się zaczyna było prezentem ślubnym dla Pauliny Breiter i Pawła Ziemkiewicza. Utwór miał trafić jedynie na Czerwonego Karła. Mimo to jest drukowany w dużo szerszym gronie. Pamiętajmy, że treść miała być jedynie małym dowcipem i nie jest częścią cyklu wiedźmińskiego. Miejsce 2. Pani Jeziora została wydana w roku mickiewiczowskim. Z tej okazji Sapkowski umieścił w książce wiele nawiązań i cytatów z różnych dzieł Adama Mickiewicza. Miejsce 1. Pisarz wielokrotnie wypowiadał się na temat ulubionej literatury. Wśród swoich ulubionych twórców wymienił m.in. Sienkiewicza i Umberto Eco. Stwierdził również, że nie stroni od poezji, ale tylko i wyłącznie klasycznej. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!